O, dobra, zmieszczone. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Konradowski. Siema. No i bez przedłużania już dołączmy do meczu. No dobra, to już dołączyliśmy do drużyn, to można zacząć zadawać pytania. No więc to, co mnie najbardziej nurtowało, nie chciałem zadać przed tym, przed nagrywaniem, to jakie tam masz rangi, jak długo grasz? Gram jakoś z półtorej roku, a tak z przerwami. Zacząłem w październiku 2019. Zobaczmy tutaj freestyle. Jaki freestyle, kurde, już mis. No to tak, i pograłem jakoś tak po 3 miesiące i tak jakoś częściej to gram, jak wprowadzili free to playa. Mam pewnie znajomych więcej, czy tak po prostu? Zobaczyłem cię na YouTubie, wbiłem tu na Discorda i się zachciało grać, nie, bo w końcu jest z kim. Oj, w końcu jest z kim. Co, ten poradnik tak, zobaczyłeś to... najpierw, czy co? W sensie, jaki poradnik? No, ten coś tam dla nowych graczy, czy coś innego. A, to oglądałem. A generalnie to jakie masz te rangi? A, no właśnie, rang nie mówiłem. To na każdym trybie mam tego. Diamenta 1. No, na każdym, w sensie z podstawowych masz równo diament 1? To jest powtarzalne. W sensie rankingowe. No. A grasz ekstramody, czy tylko rankingowe? Czy ekstramody zagram czasami, ale to tak sporadycznie. Wczoraj trochę pograłem, ale... I nie wiem, brakuje mi dwóch meczy do diamenta dwójki na dwójkach. Wiesz co, ja chciałem nawet grać znowu w tym sezonie Rumble, ale się okazało, że dużo wyżej jest ta najwyższa ranga Super Sonic Legend i chyba będę musiał grindować jedynki zamiast tego trybu. Ewentualnie coś innego, bo nie będzie mi się zwyczajnie chciało tego tak. No właśnie, jak nie wbiję tego czempiona, to na Ramblu lecisz? No, to na Ramblu, bo już tam na Ramblu już mam diamenta trójkę. No, ciekawe w ogóle, jakie nagrody będą za ten sezon, bo nie wiem, czy mnie pokazali. Ostatnio chyba mieli już pokazywać normalnie. O, to ty nie toperze, to stary wybuch. Tak, ale fajny jest. Ostatnio sobie kupiłem. No, bo on jest wymienialny, bo teraz są przy tych eventach chyba niewymienialne przedmioty. Kiedyś były wymienialne. Tak, no tak grałem tymi wybuchami z turniejów, a tak stwierdziłem, że sobie coś kupię w końcu, bo patrzę, że dużo osób je miało, to tak nie chciałem, żeby się powtarzało. No i tak jakoś wyszło, oj. No kurde, spodziewałem się, że jeszcze za tym polecisz. To czekajcie, teraz poleci tak zwany przycisk tryhardu. Nie, to tryhardu to się tak nie bawi. No już mi się awarenka poci na myszce. A właśnie nie pytałeś, na czym gram. Na myszce, na klawiaturze? Na klawiaturze, no. O kurde, to tym bardziej muszę się spiąć i tutaj pokazać dominację pada. Ta dominacja pada. Tam widziałem, że... A na padzie od PS5 grasz? Nie, od PS4 teraz. Pada od PS5 przez tydzień testowałem. I jak było? No, wróciłem do pada od PS4, więc... Gorzej mi się grało. Nie wiem, czego to kwestia. Może przyzwyczajenia, ale... Jakoś wolę pada od PS4. Nie wiem, ja tam zaczynałem grać na klawie. Kupiłem potem sobie pada i stwierdziłem, że pad to nie dla mnie, bo zawsze grałem w gry no, na klawiaturze i na myszce, nie? No jak zawsze grałeś na tym, to pewnie ci jest dużo wygodniej. No, tak jak grałem na padzie, to tam tylko z sąsiadem FIFA czasami. A w ogóle tutaj Konrad zdradził, że już, no w sumie, bo dzisiaj za wcześnie nagrywam i że obiadu jeszcze nie zdążył zjeść, ale to żeby się nie wycwanił, to zapytamy o wczorajszy. Co to wczoraj jadłeś na obiad? Kurczaka z ryżem. Jak na siłce. Jak na siłce, no trzeba mięśnie robić. A co, ćwiczysz faktycznie, czy tak przypadkowo? Znaczy, czasami coś poćwiczę, nie? Ale tak to... No, z pół roku temu, jak jeszcze siłownie było otwarte. Nie no, akurat mam w domu siłkę. To elegancko. To nigdzie nie muszę nawet wychodzić, wszystko pod ręką. Wiesz co, ja niby też coś tam, sprzęt jakikolwiek mam, ale jakoś się zmotywować nie mogę. Zwłaszcza ostatnio. Ale miałem taki okres, że przez miesiąc robiłem. Tak z pół roku temu. Potem pamiętam, że zrobiłem sobie przerwę. Po przerwie się zdemotywowałem tym, że nagle niektóre rzeczy mogę zrobić dużo razy mniej i... No i mi się odechciało. Ale będę musiał do tego wrócić. Że dla zasady chociażby. A wiesz w ogóle, co zagramy w drugim meczu, czy jeszcze nie masz wymyślone? Nie, myślałem, że boomera chyba pyknąć. O, no to najlepszy trybik, przynajmniej dla mnie. No. A w ogóle, bo tam zaczęliśmy o tym gadać przed nagrywkami, tam stwierdziłem, że to jest w sumie fajny motyw na film.
to o wymianach zacząłeś gadać, co nie? O tam o handlowaniu w Rokecie. Nie pamiętam, co tam konkretnie gadaliśmy, ale chyba o tym, że szybko w miarę na białego koktajla uzbierałeś, że ten rynek się strasznie zawalił w momencie, kiedy tam wprowadzali skrzynki. Tak było. Ścigałem z kolegą, to szybciej się wytraduję na tego białego koktajla. A ty masz już białego koktajla, czy nie? Właśnie go nie mam, bo tak nie wiem, że... Sprzedałeś. Aha. No i cena nagle skoczyła do 20 tysięcy. A kiedy ty go sprzedawałeś? Nie wiem, jakoś 2 tygodnie temu. O kurde, to tak drastycznie teraz ta cena podskoczyła. No, dokładnie. Ciekawe ze względu na co? Ktoś zaczął chwalić białego koktajla, czy tam coś w ten deseń? Musiało to coś spowodować, nie wiem, ludzie z Feneka przeszli? A patrzyłeś, czy cena Feneka białego też spadła, czy tam podrożała, czy jak to działa? 10 tysięcy chyba kosztuje, a był jakoś, nie wiem, 7, 6... No to też to wszystko drożeje. Inflacja. Wszystko co droższe, nie? Leci w górę. No. A tutaj jest ładna ta połowa. A w ogóle nie powiedziałem wcześniej, ale Konrad mnie poprosił, żebyśmy zagrali na tej mapie, czyli konkretnie chyba to się nazywa Manfield Knight. To jest taka fajna, przejrzysta, wszystko to widać dokładnie. No, ale w sumie śmiesznie, bo nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by miał taką jedną konkretnie ulubioną mapę. Chociaż to jest naprawdę taka chyba najbardziej przejrzysta. No nie wiem, może ta jeszcze, co używają na RLCS-ach, nie pamiętam jak się nazywa. Chyba Champions Field? Dużo playerów. No. Dużo playerów na tej mapie grało. No. Nie no, generalnie jest spoko. Przynajmniej ładne są te kolory na tej mapie, jest przejrzysta. Nie to, co ta nowa mapa, co dodali. Właśnie, to jest najgorsza mapa, od razu dislike poleciał. No ale te dislike'i niestety za bardzo nie działają, bo i tak się na nich gra. No, i tak się często pojawia ta mapa. No, zwłaszcza na początku jak weszła, to się mega często pojawiała. O nie, kurczę. A ulubione auto w grze? Chyba Octane, albo Nissan też czasami. A używam. Kurde, mój Nissan utknął na PS4. Niestety nie mogę nim grać. No właśnie tam parę osób mi mówiło, że na konsolach mają te DLC i teraz nie mogą nimi grać. No ciekawe, czy te licencje wrócą w końcu? O kurde. Ale by były samobójcze. Ale żeby nie wróciły, bo tak to teraz... W sensie niech chociaż oddadzą, złodzieje. No tak to, kurde, nie wiem, za dużo osób by go miało te Nissana i wtedy bym już go nie używał. Hipster, czy jak to się tam nazywa. Że co, że musi być wyjątkowy? No chyba coś takiego, że jak coś się staje popularne, to już się tego... Nie używa. No, tak mi się wydaje, że to jest takie chyba hipsterskie, że to jest definicja hipstera, czy coś takiego? Chyba, że hipster się tylko do muzyki odnosi, nie wiem. Nie, do ubioru i takich innych rzeczy chyba też. Możliwe, no. Nie wiem, ale też w sumie zawsze używałem do minusa, bo każdy używał Octane'a. Właśnie, jak wybiłeś do lobby, to się przeraziłem, że grasz do minusem, bo jak gram przeciwko do minusowi, to no... Jakoś nigdy nie widzę, czy on ma tą piłkę na dachu, czy on to prowadzi. Wiesz co, bo po prostu czuję taki lekki tym, ale też zauważyłem, że dużo osób narzeka, że ciężej się demuje, czy tam bumpuje, jak ktoś gra do minusem. Że na przykład u mnie, co ja sobie przez przypadek kupiłem w zasadzie, miałem je od razu sprzedać, czarne tuniki i ponad dwukrotnie podrożały, także no, trochę śmiesznie, że można tak zarobić. No to tak jak miałem z Veloce, że sprzedałem za 5 tysięcy, potem jakoś za 5700 kupiłem z powrotem, bo widzę, że cena, potem sprzedałem za 6 tysięcy i kupiłem za 5,5 i na następny dzień znowu cena skoczyła. Więc no to tak w sumie można zarabiać, a w ogóle to handlujesz w jakiś określony sposób, czy tak po prostu się wymieniasz gdzieś? Kiedyś inwestowałem w te fęki i te egzotiki i tak dalej, ale teraz to już mi się... No jak z tym Octane'em ta cena skoczyła, to mi się odechciało. Jeszcze się nie chcę wymieniać po prostu, a też ja na samym początku grania dużo się handlowałem. Złamałem, jak to zobaczyłem. No, też pamiętam, że właśnie na białego Octane'a kiedyś zbierałem sobie. Na początku na ten wybuch, co mam teraz, Hellfire'a, a potem zacząłem zbierać na Octane'a. No i jak sobie kupiłem, to już przestałem handlować. No to ja tak samo miałem. No w tego Octane'a to zacząłem się handlować z jakimiś tam rzeczami tak z karnetu. I jak uzbierałem trochę kredytu, zainwestowałem w fęki i tak jakoś, nie wiem, doszło do tego Octane'a tak w 2 tygodnie, w odstępie czasu. W sumie fajnie można szybko pohandlować i to na pewno sprawia frajdę. Nie wiem, jak to się opłaca, jakby to ktoś chciał rzeczywiście sobie potem sprzedawać na przykład za złotówki.
Ale jako tak frajda, to naprawdę sprawia. To tak samo jak w FIFA się handlowało, tylko ja bardzo lubiłem początek FIFA, żeby po prostu sobie zbudować skład, pohandlować. To było dla mnie takie najciekawsze zawsze. Tam paczki i tak dalej. No to ja z tego, z kolegą tam w futa grałem, że tam we dwójkę lecieliśmy. Ja pamiętam w tym sezonie, nie wiem jak to się stało, bo chciałem po prostu sobie chyba handlować na tej aplikacji na telefonie. Nie wiem, czy miałem zablokowany rynek, czy co, że mi się kazało wejść na konsolę, nie pamiętam już. A w poprzedniej FIFA to w ogóle pamiętam, że zagrałem chyba 5 Foot Champions i sobie powiedziałem, że jak nie trafię dobrego player picka, czyli tych nagród za rangę, to kończę granie, no i faktycznie tam w listopadzie sprzedałem wszystkie monety. Sprzedałem wszystkie monety i przestałem grać. Bo nie trafiłem nic dobrego przez ileś tam Foot Champions. W sensie dobrego, czegoś, cokolwiek, co bym mógł używać. Wiesz co, to dawaj jeszcze jeden meczek, bo w sumie jest dużo do powiedzenia. Te odcinki z Adek versus Widzowie krótkie wychodzą. No dobra, to czy chcesz kogoś pozdrowić? No to pozdrawiam Pepecko i Kwestiego, najlepsi teammate w Rocket League. Pepecko, no prawie Pepko. Pepko, no ja tak do niego mówię, Pepko. Pewne zrozumienie. Ale generalnie to chyba częściej będą już 3 odcinki według versus Widzowie, żeby faktycznie te odcinki nie były takie mega krótkie, bo tutaj robię cięcia. A kiedyś jak były 2 mecze na odcinek, to jeszcze cięć za dużo nie robiłem. A dobra, w ogóle, bo zawsze też zapominam powiedzieć, że jak ktoś chce wziąć udział w takim odcinku, to zapraszam na serwer Discord. Tam co jakiś czas... No są 2 opcje przede wszystkim, bo tutaj Konrad znowu jest drugim hazardzistą serwerowym, który wykupił rezerwację za tam dużą ilość waluty. Takie pinka, zwykle nie mam tych włączonych, żeby mi tutaj nie spamili i tak dalej. No i ma farta skubany. No i ma farta i znowu i wygrał chyba na Blackjacku, tak jak poprzedni tutaj. A 4 razy bodajże Blaszka też tak wygrywał. Się powróciło. No. O! O, dobra, zmieszczone. A druga opcja to jest po prostu... Macie zresztą kanał FAQ na samej górze, to znaczy to nie miało tak zabrzmieć. To FAQ, żeby nie było źle odebrane. No, co ja miałem powiedzieć? A, że tam macie po prostu instrukcję dokładnie, jak wystąpić w takim odcinku. Także zapraszam. Bez FAQ to zaraz odcinek będzie zablokowany. A w ogóle jak tam freestylujesz czasem, czy raczej grasz na tryhard? Znaczy, staram się na casualach coś tam polatać. Tak na rankedach też coś czasami siędzie. Ale to już rzadko, bo tam takie spocone grają, że to się nic nie da zrobić do każdej piłki. No, ale ja ci powiem, że na casualach się skupić nie mogę. Jak czasem chcę sobie ze znajomym odpalić, tam chyba ostatnio o jeden dzień właśnie z Tunim sobie chcieliśmy zagrać casuale. I przez to, że jest dużo mniejsze skupienie, to dużo gorsze klipy wchodzą. Już więcej na rankedach klipuję. Wiadomo, że jest to inny rodzaj klipów, ale nie potrafię się skupić, jak nie gram rankeda. Wtedy 9 zł chyba kosztował na Steamie. No, ja go pamiętam na promocji kupiłem, bo chyba Nissan był w pakiecie z tym. Z innymi autami, nie? Bo normalnie ten pakiet to jakieś 3 dychy, a tak to 24 wyszło? Razem z 3. Nie pamiętam, ale chyba były 3 auta w tym. No to był ten Charger i ten Ice Charger, ten zimowy z 7. A w ogóle, bo się kończy 3 mecz, ja ciebie zapomniałem zapytać. Czy grasz w coś i w co poza Rocket League'iem? W CSGO czasami. Wczoraj naszła mnie też ochota, żeby pograć w Minecrafta. Minecraftsik. No ja wtedy miałem jakąś tam drużynkę i się grało te Face City, inne tam globala miałem w 2018. Wprost. Ja ostatnio wyszedłem z Unrankeda. Nie wiem, czy znowu nie mam, bo znowu nie grałem przez jakiś czas teraz. Okej. Okay. Dobra. O, do ciebie podanie, taktycznie. No i to chyba by było do zakończenia. Taki samo mój by był Justinowy prawie. Justinowy. Tam Justin to ich kieruje wszystkich po kolei. No dobra, to w każdym razie tutaj dziękuję Konradowskiemu za wystąpienie w odcinku. Fajnie było, się grało, pogadało. No, oczywiście na koniec jeszcze zachęcam was do żebrania. To znaczy nie zachęcam was, żebyście żebrali, tylko ja żebram osoba, to miałem na myśli. Nie piszcie do mnie, czy Nissana sprzedam, proszę. No, napiszcie do niego, czy sprzeda Nissana, tak jak słyszeliście. To by było tyle. Elo, elo. No, siema.